Cześć, witam Was w kolejnym odcinku numer 3. Będę nagrywał go ze swoim tatą. Tak, cześć. Kolejny odcinek kursu programowania smart kontraktów, kursu technologii blockchain, w którym to przypomnę, tworzymy fabrykę zombiaków. Tak. W poprzednich odcinkach nauczyliśmy się, jak odwzorowany jest zombiak na blockchainie w postaci liczby składającej się z 16 cyfr oraz dowiedzieliśmy się również, co to jest kontrakt, czyli jest to taka cyfrowa umowa, tak? Tak, 16 cyfr. Dobra, dzisiaj zajmiemy się zmiennymi. Zmienne jest to taka konstrukcja każdego języka programowania, która pozwala nam przechowywać wszelkiego rodzaju dane. I tutaj z tego, co możemy wyczytać w opisie do tego tutoriala na stronie CryptoZombies, w języku Solidity mamy tak zwane state variables, czyli zmienne, które permanentnie, czyli stale przechowują dane na blockchainie, na protokole Ethereum. I do czego te zmienne tak naprawdę tutaj nam są potrzebne? Tutaj jest taki dobrze opisany przykład, mianowicie w zmiennej do naszej fabryki zombiaków będziemy przechowywać to, jak długi może być ten kod DNA poszczególnego zombie. Wiemy, że było to zdefiniowane jako 16 cyfr, tak? Tak. Żeby to tak jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego musimy to zrobić, może taki przykład na podstawie rozmiaru buta. Na przykład ja mam rozmiar 44, Adaś, ty masz jaki rozmiar? 34. Czyli zarówno mój rozmiar buta, jak i jego składa się z dwóch cyfr. A tutaj przyjęte jest, że ten kod DNA, czyli ta liczba identyfikująca jednoznacznie zombiego, składa się z 16. Dlatego jakbyśmy na przykład pisali program, który ma przechowywać numery buta, to byśmy tu zadeklarowali to w postaci 2, czyli liczba składająca się z dwóch cyfr. Bo na przykład ciężko byłoby sobie wyobrazić, żeby ktoś miał rozmiar na przykład 130 albo 5090. No, takich rozmiarów buta nie istnieją. Tak, takich rozmiarów butów nie ma. Dlatego my sobie tutaj zgodnie z instrukcją zadeklarujemy rozmiar i no, stosujemy to. Tak, słucham, co tam? No chyba, że ktoś jest wielkoludem, no i może mieć jakieś 100 coś albo 200. Tak, no w przypadku zombie byłoby to całkiem możliwe i myślę, że byłoby to nawet wskazane, żeby ten rozmiar buta pozwalał zapisać trzy cyfry, tak? Na przykład 200. Muszę 200 albo 300 nawet. Tak, mogłoby tak być. Bo zombie, przecież w bajkach może takie coś być, że jakiś pistolet specjalny, które zamienia się w powiększarkę, no i kogoś powiększa. Tak. No ale zobaczymy, dokąd nas ten kurs poprowadzi. Może trzeba będzie też zadeklarować zmienną odpowiadającą rozmiarowi buta dla każdego zombie. Natomiast tutaj deklarujemy tylko to, ile cyfr ma być w tym kodzie DNA. I tak jak tu widać na ekranie, wpisałem słowo kluczowe uint. Oznacza to, że jest to zmienna znakowa i możemy w niej przechowywać liczby naturalne, integery, czyli nie liczby zmiennoprzecinkowe, bez ułamków, w skrócie mówiąc. Bo żeby też ten zombie też był, żeby nie był taki malutki klawisz komputera. Tak, dlatego myślę, że rozmiarami zombiaków zajmiemy się w kolejnym odcinku. No zobaczymy, przez nas ten tutorial przeprowadzi. Także zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie DNA digits równą 16 i co, klikamy check answer i sprawdzamy, czy tutaj jest wszystko poprawnie. Tak, z tego co widzicie, zombie przebiegł po ekranie. Przeszliśmy kolejny level i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Spotkamy się w kolejnej części, gdzie będziemy realizować kolejne zadania. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z blockchainem, z tworzeniem smart kontraktów w komentarzu pod tym filmem. Na tę chwilę to już wszystko, tak? I
można też pisać komentarze. Tak. Dziękujemy. Cześć. Dobra, robię czwarty ten.